Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Demon Souls. Wyzwanie, grę przechodzimy postacią na poziomie pierwszym, której nie ulepszamy. Przenosimy się do tuneli Kamiennego Kła, Kliniec Króla Kopaczy, Miasto Tuneli. Kliniec demona pancernego pająka. Leżące pod kuźniami kamiennego kła miasto tuneli bierze swoją nazwę od tworzącego go systemu przejść. Legenda głosi, że w jego głębi za roztopionymi bagnami znajduje się smoczy grobowiec. Od razu ruszamy na jaszczurka. Miasto tuneli i mieszkańcy, górnicy, bardzo niebezpieczni. Posiadają młoty, kilofy, kastety. Hop. Hop. Pierścień odporności na zarazę. Zwiększa odporności na zarazę. Dusza wojownika z opowieści. Nami jaszczureczki. Sporo cennych materiałów. Jaszczurka. Thank you.
wybierając się do miasta tuneli. Dobrze zaopatrzyć się jest w łuk, kusza, strzały, bełty. Ponieważ napotkamy na naszej drodze kamienne robale, które zieją lawą, jak tylko podejdziemy blisko, najlepiej strzelać na odległość z łuku w ich najczulszy punkt oko lub szybko podejść do nich i namierzyć je w oko, wówczas możemy bardzo szybko wykończyć. Szare kamienie tworzą lub ulepszają bronie miażdżące, skalujące się z siłą. Zdobywamy ręce Boga. Przerzucimy przedmioty do magazynu. Sprawdzimy, czy jeszcze niczego nie zostawiliśmy. Kamienie femerycznych oczu za tą mgłą czeka na nas ognisty demon. Pozostałości skorupy po niedźwiedzich robakach oraz niedźwiedzich robalach. Przyda nam się augit. Będziemy mogli zaznaczyć miejsca, w których już byliśmy. A jest to spory labirynt.
Średnie niedźwiedzie robale oraz największe po zabiciu eksplodują. Przed nami olbrzymi niedźwiedzi robal. Oddalamy się na bezpieczną odległość. Smocze kamienie służą do tworzenia lub ulepszania broni zaklętych na żywioł ognia. Smoczy długi miecz plus jeden. Broń zaklęta na żywioł ognia. Zadaje dodatkowo obrażenia od ognia. Przenosimy do schowka. Kolejny niedźwiedzi robal stanął na naszej drodze. Skaczą oraz wypuszczają igłę z czubka głowy. W ten sposób atakują.
Lawa to bardzo niebezpieczne miejsce. Równie gorący będzie boss, demon, który na nas czeka. Zdobywamy zbroję kopacza. Zbroja przyda się do walki z demonem miasta tuneli. Ma bardzo wysokie odporności na ogień. Sześćdziesiąt siedem. Poprzednia zbroja miała 54. Dziesięć. 78. Dziesięć. 89. Będziemy w tej chwili przeciążeni. Mamy 68,9 udźwigu. Będziemy musieli użyć pierścienia wielkiej siły. Zrezygnujemy z tarczy. Teraz szukamy wyjścia. Jaszczurka. Przed nami kupiec, którego poznaliśmy w kuźniach. Zaraz zrobimy interes, tylko pozbędziemy się intruzów.
Pokaż mi swoje towary. Trawa sierpa księżyca, osełka Eda, eliksir. To już sprzedawałeś. Odłamek twardego kamienia, odłamek ostrego kamienia. Również sprzedawałeś. Mamy poniżej nowe materiały. Duży odłamek twardego kamienia. Kupimy. Duży odłamek ostrego kamienia. Kupimy. Prawdopodobnie będziemy musieli założyć... pierścień olbrzymiej siły, który zwiększy nam limit niesionych przedmiotów. Kilof oraz tylet posiadał w ofercie. Have you heard? Deep below this mine, there's a dragon shrine filled with dragon bones. Well, according to that skirver anyway. I'm not about to go and find out. Those bear bugs scare the living daylights out of me. Oh, have you heard about sparkling lizards? Not easy to catch, but they've got some fine stones. And I know where one of their nests is. Oh, I'm sorry, I can't give it away. Oh, my thanks. Bless your souls. Przerzucimy materiały. Do magazynu. Nałożymy pierścień złodzieja. Możemy wyruszyć dalszą drogę. Dobrze, moi drodzy, tutaj zakończymy nasz odcinek. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek.